Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na październik 2022. Sprawdzimy energię na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miesięczne, miłosne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości, swoje działanie i warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa jak osobisty talizman, osobisty amulet. Moje drogie lwy, zobaczmy, z jaką energią wchodzicie do października. Jaka energia będzie Wam towarzyszyła w tym czasie? Rydwan. Rydwan to jest działanie, do tego wyskoczyła nam szóstka mieczy, no to już ją weźmy, skoro chciała się pokazać. I powiem tak, tutaj dla niektórych może być przeprowadzka, może być wyjazd. Może być też milczenie, brak kontaktu z jakąś osobą, tak? Być może macie do czynienia z rakiem, być może tutaj ktoś po prostu postanowił od Was odejść, bądź Wy. No i tu będzie, kochani, jakaś wyprowadzka, być może rozstanie w związku i dlatego będzie sytuacja, która mówi o przyspieszeniu akcji, tak? Mogło dojść do kłótni, do sporu, możecie w końcu trzasnąć drzwiami, powiedzieć, że macie dosyć, no i po prostu odchodzicie od tego, co Wam nie służy. Zobaczmy finanse. Królowa Pentakli. Wy czegoś nie zauważacie, czegoś nie widzicie. Jest kasa na wyciągnięcie ręki. Jest możliwość awansu, jest możliwość nawet wejścia w jakiś nowy biznes, ale Wy jeszcze czegoś nie dostrzegacie. Może być tak, że też nie chcecie zmian, nie prowokujecie życia do tych zmian, na przykład żeby więcej zarabiać, żeby gdzieś na przykład zmienić pracę, ponieważ no, nie widzicie jakichś nowych opcji, nowych możliwości. One są. One są, możecie tutaj, kochani, gdzieś nawet wyjechać, otrzymać jakąś nową propozycję pracy, nawet za granicą. Ale wy czegoś nie dostrzegacie albo czujecie się bezpiecznie w miejscu, w którym obecnie się znajdujecie i też nie za bardzo dopuszczacie do siebie jakąś możliwość po prostu zmiany, tak? Czegoś nie widzicie albo nie chcecie tego zobaczyć. Co będzie zajmowało wasze myśli? Siódemka pentakli, no cały czas o pieniądzach będziecie myśleć, tak? Pieniądze, zarabianie. Skąd wziąć, na co? Może przez to właśnie, że inflacja szaleje, wszystko drożeje. Możecie też mieć takie poczucie braku, że ciągle tych pieniędzy jest za mało, tak? Może Was też wspierać ktoś z rodziny, jeśli chodzi o finanse, pożyczyć Wam pieniądze bądź dać, ale ta osoba gdzieś tam jest i zawsze możecie liczyć na jej wsparcie, na jej pomoc. Przede wszystkim będziecie myśleć właśnie o pieniądzach, być może przeprowadzka, być może szukacie czegoś tańszego. Takie tutaj energie się pojawiły. Jeśli chodzi o dom, rodzinę, trójka mieczy, no tu jest ewidentnie zranienie, zdrada, rozstanie. Dla niektórych, także tu faktycznie może to być związane z przeprowadzką, z odejściem, z trzaśnięciem drzwiami, tak, znalezieniem sobie nowego miejsca w życiu. Może tak być, że jakaś relacja po prostu była toksyczna, no i postanawiacie się rozstać, odejść i po prostu znaleźć coś nowego, tak? Zobaczmy, co dla singli. As buław. Tu jest energia bardzo mocno seksualna. Tutaj może być tak, że faktycznie albo to wy dopuściliście się zdrady i teraz po prostu gdzieś tam ktoś został zraniony, odchodzicie, albo po prostu wy teraz szukacie jakiejś nowej opcji, nowej możliwości, tak? Na zasadzie nie ta relacja, to inna, ja po prostu gdzieś tam ruszę przed siebie, znajdę sobie kogoś nowego, ty mi nie dajesz szczęścia, więc ja tutaj zamierzam sobie kogoś znaleźć. Tu macie szansę poznać kogoś na portalu właśnie randkowym. No i mamy ewidentnie rycerz buław i cesarz. Może być baran przy Was, może być strzelec lub też inny lew. Natomiast mam energie takie zabawowe, seksualne, gdzie Wy po prostu szperacie po tych portalach internetowych, szukacie kogoś, nie chcecie być sami, nawet jeżeli ktoś Was tutaj w związku zranił, czy Wy kogoś, to po prostu mam wrażenie, że Lwy tutaj od razu chcą wejść w nową relację, żeby nie być samymi. Natomiast ta druga osoba może bardzo cierpieć i to wszystko przeżywać. Energie są zamienne, więc o tym też również, kochani, pamiętajcie. Dla singli ewidentnie poznanie kogoś właśnie przez internet, ewentualnie w pracy, tak? No i mocno mi się właśnie strzelec i baran zarysowali, ale może też być właśnie drugi lew. Tu widzę, że jeśli chodzi o stałe związki, mogą być na przykład jakieś zdrady w pracy bądź w innym miejscu.
No i gdzieś tam właśnie to wyjdzie na jaw w tym miesiącu. Jeśli chodzi o zdrowie, kochani, as kielichów to są używki, alkohol, na to zwróćcie uwagę, żeby po prostu też nie przeholować. Problem z lekami, problem z, właśnie z alkoholem, za dużo kawy, wszelkiego rodzaju używki po prostu, tak, tu się pokazały. Ktoś też może mieć problemy z sercem, więc też na to zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o podróże, karta cesarzowej, tutaj faktycznie mogą być podróże związane z pracą, z przemieszczaniem bądź nowym życiem, tak? Przeprowadzka, zmiana i chcecie czegoś nowego, chcecie rozpocząć swoje życie od początku, żeby być szczęśliwi. Dla niektórych to faktycznie też może być tak, że tutaj kogoś poznajecie i razem gdzieś wyjeżdżacie. Niektórzy z Was mogą faktycznie zmieniać całkowicie swoje życie i tutaj możecie wyjechać czy za granicę właśnie do pracy, czy po prostu zmienić całkowicie mieszkanie. Ja widzę takie podróże związane właśnie z przeprowadzką, z przemieszczaniem. Kariera, karta diabła. No tutaj coś było toksycznego, być może ktoś Wami manipulował, być może ktoś w pracy nie był w porządku. No i właśnie tutaj, no mówię, no tu są ewidentnie jakieś wyjazdy, przeprowadzki, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, to wszystko może być powiązane, tak? Bo jeżeli ktoś miał nieszczęśliwy związek, mógł na przykład rzucić pracę i wyjeżdżacie za granicę bądź do innego miasta, tak? Całkowicie zmieniacie swoje życie. Tu są, kochani, zmiany o 360 stopni. I to są takie zmiany, gdzie Wy już po prostu od jakiegoś czasu o nich myśleliście. Macie dość stagnacji, dość bycia w danym miejscu. Chcecie po prostu coś zmienić. Tu nie ma w ogóle nawet mowy o tym, żebyście zostali w danym miejscu. Wy chcecie zmian. No, październik jest takim miesiącem karmicznym, gdzie tutaj te zmiany będą przychodziły, planowane bądź nie, ale to jest taki czas właśnie na rozrachunki, czas na właśnie jakieś też karmiczne sytuacje, tak? Coś może wracać z przeszłości, co było niedomknięte i będzie trzeba to zamknąć raz na zawsze. Mamy cofającego się Merkurego. No jak ta planeta jest w retrogradacji, no to należy po prostu wszystkie sprawy z przeszłości podomykać, stawić im czoła i raz na zawsze się z nimi pożegnać. Co z otoczenia, kochani? Szóstka pentakli. Ktoś Wam pomoże. Ktoś Wam pomoże, tak jak powiedziałam, to może być właśnie jakaś starsza osoba w Waszej rodzinie, matka, ojciec. Finansowo. Ktoś Wam pomoże, macie wsparcie, także tutaj możecie liczyć na pomoc tej osoby. I kochani, jeśli chodzi o radę rycerz kielichów, przede wszystkim, kochani, zadbajcie o siebie, o swój spokój wewnętrzny. Tu może pojawić się z otoczenia faktycznie jakieś zauroczenie, zakochanie, to się zacznie od romansu. Takie właśnie energie mocno zabawowe, flirciarskie. Ale później może z tego coś faktycznie wyniknąć dobrego, kochani. Pamiętajcie też, żeby nikogo nie ranić i też nie pozwólcie zranić siebie. No to jest chyba takie specyficzne czytanie. Na pewno nie będzie dla każdego, bo Was jest dużo na kanale, też nie każdy ma tę samą sytuację. Ale czytanie jest naprawdę mocno, mocno specyficzne. Może do jednej osoby może faktycznie to trafić. Ale taki jest przekaz, więc muszę o tym powiedzieć. Dołóżmy kartę na relację, na miłość. Dointerpretować to wszystko. Karta śmierci, dokładnie, zmiany. Coś się kończy, coś zaczyna. Czyli ta trójka mieczy to zranione serce. Kończy się jakieś cierpienie, kończy się jakaś stagnacja, toksyczna relacja, odcinamy to i idziemy do przodu, tak? I tutaj karta rydwanu, która się pojawiła, czyli faktycznie albo jakiś romans był gdzieś w tle, ktoś nie był szczery, uczciwy w związku, no i po prostu przez to wszystko doszło do rozstania, tak? Ktoś zdradzał, ktoś nie był fair, ktoś może korzystał z portali randkowych za czyimiś plecami, no i tutaj dochodzi ewidentnie do zdrady, do rozstania. As mieczy, dokładnie, kochani, tu trzeba przeciąć wszystko grubą nicią, trzeba to po prostu wszystko zakończyć raz na zawsze, tak? Ktoś był bardzo mocno nieuczciwy, ktoś był nieszczery i tutaj to rozstanie musiało nastąpić. Także karma, kochani, przychodzi i w postaci właśnie karty śmierci tu wszystko się zakończa po to, żeby coś nowego mogło się zacząć, tak? Także, kochani, czytanko specyficzne. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie, że wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne i bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Także zapraszam do kontaktu. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.